Działania wojenne czasów I wojny światowej przyniosły o wiele poważniejsze skutki, znacznie tragiczniejsze straty niż II wojna światowa. Przypominają o tym cmentarze wojenne w okolicy, w Łazach, Kromołowie, Kroczycach, Włodowicach, Biskupicach, Żarkach czy Bydlinie, gdzie kryją się prochy ponad 7 tysięcy żołnierzy. Pochowano tam żołnierzy nie tylko z jednej armii, gdyż zakładano wspólne cmentarze dla poległych po obu stronach. Z inicjatywy Piłsudskiego w 1916 roku na cmentarzu w Bydlinie wzniesiono pomnik ku czci poległych w bitwie pod Krzywopłotami. Bitwa miała miejsce od 17 do 18 listopada 1914 roku. W jej wyniku obie strony poniosły straty. Poległ porucznik Stanisław Paderewski, brat przyrodni Ignacego Paderewskiego. Miejsce bitwy Piłsudski nazwał Krzywopłockimi Legionowymi Termopilami. Na odsłonięcie pomnika w rocznicę bitwy przybył osobiście. Kromołów oraz Samozawiercie w czasie I wojny nie były bezpośrednią areną walk. Zmagania toczyły się bowiem na linii Włodowice, Mokrus, Gulzów, Pilica. Walki te nazywa się też Bitwą Krakowsko-Częstochowską. Miała ona miejsce w dniach od 14 do 27 listopada 1914 roku. Na cmentarzu wojennym w Kromołowie znajduje się pomnik poległych w czasie I wojny światowej. Według dokumentacji pochowanych jest tam 175 żołnierzy. Na cmentarzu parafialnym w Zawierciu 127. Natomiast w powiecie przy szosie z Zawiercia do Pilicy, blisko folwarku Owczarnia, na małym cmentarzyku spoczywa ponad 4 tysiące poległych w czasie I wojny światowej żołnierzy. Mimo małych rozmiarów jest to jeden z największych w Polsce cmentarzy ze względu na ilość poległych na tak małym obszarze. W Łazach na skarpie zwanej Lisią Górką znajduje się także cmentarz. Pochowanych jest tam około 200 żołnierzy, w tym także Polaków. Cześć ich pamięci.